Dzień dobry. Zacznę od początku spotkania. Na pewno w pierwszej fazie meczu wysoko ruszyła na nas Sandecja. Natomiast przetrwaliśmy ten trudny moment. Zaczęliśmy się pojawiać coraz częściej z piłką na połowie przeciwnika. Na pewno była kilka razy piłka w naszym polu karnym. Natomiast nie były to jakieś bardzo groźne sytuacje. Wczoraj przeczytałem takie zdanie, to nie jest moje, ale zacytuję. Jak masz gówno na bucie, to masz gówno na bucie. I dotyczy się to tej drugiej żółtej kartki. Wiadomo, w jakim miejscu jesteśmy w tabeli. Dawno nie widziałem, żeby przy ofensywnym stałym fragmencie, czyli rzucie rożnym, zawodnik dostał drugą żółtą kartkę. Ona była zasłużona. I od tego momentu, wiadomo, musieliśmy się cofnąć, przeorganizować zespół. I Sandecja zaczęła stwarzać sytuację. Sandecja dążyła do tego, żeby strzelić bramkę. No i po jednej sytuacji zdobyła ją, wiadomo, już później było zdecydowanie łatwiej. Natomiast na pewno broniliśmy się bardzo konsekwentnie. Zawodnicy włożyli bardzo dużo ofiarności w to spotkanie. Blokowaliśmy te uderzenia. Miała przewagę w pole, ma takich piłkarzy, którzy potrafią, wiedzą, co z piłką mają zrobić. Natomiast świetnie bronił Bartek. Załapali się na jedną dobitkę i w tym momencie już wiadomo, że grało się zdecydowanie łatwiej. Próbowaliśmy zmieniać ustawienie na sam koniec, żeby przenieść trochę wyżej nasze poczynania ofensywne. Wszedł Daniel Stanclik, który najpierw zaczął jako prawy pomocnik, później poszedł jako drugi napastnik. No, dzięki temu mieliśmy stałe fragmenty i mieliśmy możliwość zagrywania do dwóch zawodników z przodu. Nie zawsze celnie, ale tak to wyglądało. Dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno bardzo trudne spotkanie dla nas. Już przed meczem można powiedzieć, że każdy dopisywał nam 3 punkty, a zazwyczaj w takich meczach jest duża presja z jednej i z drugiej strony, bo myślę, że Jastrzębie też grał dzisiaj o utrzymanie, jeden z ważniejszych chyba meczy. Stąd też, no, szczególnie ta pierwsza połowa, mieliśmy 2, 3, 4 sytuacje takie stuprocentowe, niewykorzystane i było trochę takiej nerwówki. Natomiast w przerwie porozmawialiśmy sobie z zawodnikami, trochę zmieniliśmy ustawienie, zagraliśmy na 2 napastników. To też wymusiła czerwona kartka, więc było nam łatwo może, ale brakowało tej finalizacji, tego wykończenia i bramka na 1-0 otworzyła spotkanie, potem 2-0 i myślę, że ten mecz był pod pełną naszą kontrolą. Dlatego też dziękuję moim zawodnikom za tą determinację, za taki spokój, szczególnie w tej drugiej połowie, bo to był naprawdę wymagający rywal i tyle. Dziękuję.